Spektakl Miło Cię było zobaczyć w reżyserii Stanisława Chludzińskiego, który jest także współautorem tekstu. To najnowsza propozycja Teatru Śląskiego. Spektakl grany jest na scenie w malarni teatru, nie na scenie głównej. No i zobaczcie Państwo, jak pięknie można wkurzyć widzów od samego początku spektaklu. Więc zanim powiem wiele dobrych słów o tym spektaklu, to najpierw opowiem Wam, jak wygląda jego początek, jak sobie to wymyślił reżyser. Więc wchodzimy do niewielkiego foyer sceny w malarni, na tyle niewielkiego, że stoimy w tłumie ludzi, nie ma gdzie usiąść, no ale to jest dość częste na scenie kameralnej Teatru Śląskiego, też w sumie za dużo miejsca nie ma. O godzinie za 10 rozlega się dzwonek, otwierają się drzwi, ale wcale nie prowadzą nas panie na salę z widownią, a do innej sali, do innego pomieszczenia, gdzie spektakl ma się rozpocząć. W tej sali jest o mniej więcej połowę za mało krzeseł w stosunku do ilości widzów, więc ci, którzy sobie usiedli, no to siedzą, ja stoję. Mija 10 minut, panie odpowiedzialne za obsługę widowni otwierają okna. Nie ma to, jak powiew świeżego powietrza listopadowego. W teatrze raczej nie stoimy, nie siedzimy w kurtkach, więc okej, stałem z tyłu, nie wypowiadam się, może z przodu i tak było okej. Zresztą stałem zasłaniając tym, co siedzieli, więc dla nich chyba też nie było to szczególnie komfortowe. I pierwsze 10 minut spektaklu, czyli już łącznie mamy 20 minut stania, jest tam właśnie odgrywane. To jest po prostu głupi pomysł. Tym bardziej, że zaczątek tej historii mógł się wydarzyć w zupełnie innych okolicznościach, w zupełnie inny sposób. Ja ustałem, ale gdybym był na przykład z moją mamą, wydaje mi się to po prostu bardzo złym pomysłem i bardzo chciałbym, żeby mocno to na początku tej recenzji wybrzmiało. No ale później jest już znacznie lepiej, bo po tych 10 minutach jest około 5 minut, kiedy musimy się na piętro teleportować, żeby zająć miejsce na widowni. No i tam już się zaczyna dalsza część historii, czyli to, co nastąpiło po tym niby przypadkowym spotkaniu dwójki bohaterów. 20 lat temu byli dla siebie całym światem, 20 lat temu kochali się, byli parą. Teraz przez te ostatnie 20 lat nie widzieli się, nie mieli ze sobą żadnego kontaktu. Ona wyjechała do Stanów, by tam robić karierę w NASA. On tutaj został ze swoimi marzeniami, planami. Teraz ona wróciła po śmierci swojego ojca. No i spotykają się i rozmawiają. Ta historia jest w gruncie rzeczy banalna. Ci bohaterowie są w gruncie rzeczy banalni. Ale to jest taka banalność żywcem wyjęta z naszej codzienności. Nam potrzeba chyba w teatrze takich bohaterów, czy raczej może trochę antybohaterów na naszą miarę. Bo ci ludzie mogliby spokojnie mieszkać koło nas, a taka historia, jeśli nie mogłaby się, jeśli się nie wydarzyła, to na pewno mogła się wydarzyć wielu z nas. Ich rozmowa, ich wzajemne wyrzuty, wzajemna fascynacja, wspomnienia, też opowiadanie o swoim marnym, połamanym życiu, to jest naprawdę bardzo taki czuły materiał. Czuły materiał, który w świetnych rolach aktorskich naprawdę wybrzmiał znakomicie i pozwolił utożsamić się z tymi bohaterami. Wydaje mi się, że ten spektakl jest jakąś poważniejszą troszkę wersją, aż nie poważną, bo to jest spektakl pełen właśnie takiego luzu, dystansu. Kiedy tylko uderza w trochę poważniejsze tony, też troszkę później się wycofuje i do śmiechu,
i do wzruszenia. Bardzo pod tym względem proporcje są tutaj dobrze wyważone, ale ten spektakl jest takim poważniejszym odpowiednikiem telefonu do swojej byłej czy swojego byłego popijaku. Tak to troszkę wygląda. Ile razy te rozmowy przeprowadziliśmy w swojej głowie, być może czasem także na żywo. Ta rozmowa jest, tak jak już mówiłem, banalna. Ona w gruncie rzeczy nie wnosi nic do myślenia o świecie, ale przecież nie musi. Teatr nie zawsze musi opowiadać wielkie historie wielkich ludzi. Czasem może opowiadać zwykłe historie zwykłych ludzi. Jeżeli robi to w ten sposób, to ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, wręcz chciałbym tę opowieść pochwalić. Może niedoskonałą, troszkę już ta końcówka mi się dłużyła, ten wątek z lekami wydał mi się już troszkę zbyt naciągany, ale jednak mimo wszystko i śmiałem się, i wzruszałem, i odbierałem te emocje bohaterów, i się utożsamiałem z nimi, i zastanawiałem się, jak ja bym na pewne kwestie zareagował. Wielka w tym zasługa, największa w tym właściwie zasługa aktorów. Aktorów, którzy z dużą czułością podeszli do swoich postaci, którzy oddali im całych siebie. Zupełnie jakby to oni toczyli jakąś psychogrę, psychodramę, wcielając się właśnie w tę rolę. To znakomita Agnieszka Radzikowska jako Hanna oraz Michał Żurawski jako Wojtek. Wielkie, wielkie brawa dla tych aktorów, bo bez nich tego spektaklu by nie było, a przynajmniej na pewno nie wyglądałby on aż w taki sposób, nie byłby tak zajmujący. Mam jeszcze jedną uwagę techniczną do spektaklu. To są projekcje, które się pojawiają z młodszymi wersjami bohaterów. Z miejsca, gdzie siedziałem, nie widać telewizora i teoretycznie nie jest to problem, bo są one wyświetlane nie tylko na tym telewizorze, ale także na suficie. Tylko że te na suficie są zupełnie nieczytelne. Bardzo mi się je źle odbierało. Szkoda, że nie pomyślano, że nie pozwolono nam troszkę bardziej tymi projekcjami się, no jeśli nie zachwycić, to w każdym razie lepiej je zauważyć. Spektakl jest też okraszony znakomitą muzyką, takimi topowymi hitami sprzed tych właśnie 20 lat, kiedy bohaterowie się znali, kiedy byli ze sobą. I to też buduje na pewno klimat, podobnie jak oddanie wnętrza, podobnie jak te kasety VHS, taki symbol tego, co minęło w taki już nieunikniony sposób. Także miło Cię było zobaczyć w Teatrze Śląskim, wyjąwszy ten początek, który strasznie mnie zirytował. To jest naprawdę ciekawa, wartościowa, warta zobaczenia opowieść o dwójce ludzi. Może trochę banalna, ale tak jak już mówiłem, banalna dokładnie tak, jak my szarzy ludzie, po prostu jesteśmy banalni. Pięknie zagrana staje się okazją do refleksji, do wzruszenia i do szczerego uśmiechu z tego, co bohaterowie mówią. Także mimo wszystko ten spektakl mogę jako kulturalny konferansjer Jarosław Ciszek Wam polecić, a już niedługo będę recenzował inny, taki bardzo kameralny, też dwuosobowy spektakl Teatru Śląskiego, Godej Domie, grany w hotelowym pokoju. Bardzo też jestem ciekawy tego wrażenia, zwłaszcza, że pani Agnieszka Radzikowska także w tym spektaklu gra główną rolę. Dzięki serdeczne za uwagę. Zapraszam na moją stronę Facebooka, YouTube'a, Instagrama. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, no i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Jarosław Ciszek, kulturalny konferansjer. Dzięki serdeczne za uwagę.